Na początku tylko się przedstawiam. Sebastian Smiatek. Będę miał przyjemność zaprezentowania Państwu nowości w naszej ofercie produktowej, czyli Komarch APS, narzędzie do zaawansowanego planowania produkcji. No, w ramach projektu, którego miałem przyjemność uczestniczyć w jego tworzeniu, rozwoju. Zanim jednak przejdę do samych narzędzi informatycznych, w parę słów o procesie planowania produkcji. Wydaje mi się, że z tą sentencją, która jest na slajdzie, każdy z Państwa, który miał styczność z planowaniem produkcji, się zgodzi, że jest to wyzwanie praktycznie dla każdej branży. I z czego to wyzwanie wynika? No, przede wszystkim ze złożoności procesu, gdyż planowanie produkcji dotyczy w zasadzie każdego działu przedsiębiorstwa, czy ma związek z każdym działem, obszarem przedsiębiorstwa, czy to jest logistyka, czy to jest kontrola stanów magazynowych, a już niedługo, nawiązując do prezentacji Pawła Krupy, będzie też dotyczyło elementów środowiskowych, czy produkujemy ekologicznie, czy nasz plan produkcji jest ekologiczny. Więc no jest to bardzo złożony proces. Po drugie, pod kątem planowania produkcji no mamy zawsze kilka opcji zrealizowania jednego planu produkcji według różnych elementów, czy stawiamy na koszty, czy stawiamy na terminowość. Zawsze mamy kilka podejść do realizacji planowania produkcji. I po trzecie, w każdej branży jest różne podejście do planowania produkcji i dla przykładu chciałbym się podzielić naszym i doświadczeniem naszych klientów, jak u nich planowanie produkcji wygląda. Pierwsze przedsiębiorstwo, które produkuje elementy elektroniczne i w ich przypadku w głównym jakby clue w planowaniu produkcji są terminy dostaw. Oni czekają na dostawy z Azji, które czasami są kilkutygodniowe czy miesięczne, więc dopiero mogą rozpocząć realizację operacji produkcyjnych, kiedy jest odpowiedni podzespół dostępny, więc pod tym kątem planują produkcję. Drugim istotnym elementem są kompetencje montażystów, gdyż wymogi ich kontrahentów są takie, że poszczególne elementy muszą być montowane przez pracowników o odpowiednich szkoleniach i certyfikacjach. No i musimy przy planowaniu, musimy również analizować te kompetencje. Drugi przykład naszego klienta z branży konstrukcji metalowych. Tam mamy troszkę inną problematykę, mianowicie częste zmiany w procesie produkcyjnym. Tam przy operacjach spawania czy malowania często pojawiają się jakieś niedoróbki czy elementy wymagają poprawy, więc trzeba planować dodatkowe prace naprawcze, więc w uwzględnianiu mocy produkcyjnych naszego zakładu, no oni musieli również uwzględniać kilkanaście procent właśnie na takie dodatkowe, niezaplanowane operacje produkcyjne. No i co jest istotne, dość częste w tej branży, to są pracownicy sezonowi czy też leasingowi, więc kierownik produkcji musi również analizować, czy ma odpowiednią brygadę, żeby zrealizować odpowiednie projekty produkcyjne. I trzeci przykład, branża kosmetyczna. Tam u tego klienta bardzo istotny był element optymalizacji kosztów przezbrojeń i mediów, więc w przypadku planowania bardzo jest istotne kolejkowanie zleceń produkcyjnych na półprodukty pod kątem odpowiednich cech i właściwości właśnie tych półproduktów. No i oczywiście w tych projektach wykorzystywaliśmy nasze narzędzie Komarch ERP, które są bogate w funkcjonalność planowania produkcji. Jednym z nich jest na przykład funkcjonalność planu produkcji, gdzie możemy szybko sprawdzić, czy jesteśmy w stanie zrealizować produkcję w terminie, czy mamy odpowiednie materiały, półprodukty. Drugą bardzo ważną funkcjonalnością jest plan obciążeń gniazd, gdzie mamy jasno przedstawione nasze moce produkcyjne, czy też możliwość planowania według różnych reguł, według różnego stopnia szczegółowości, czy też właśnie metody kolejkowania według cech półproduktów, czy też materiałów. Co też jest istotne, mamy funkcjonalność jakby powiadamiania planisty o pewnych konfliktach, które występują w procesie produkcyjnym, czy też możliwość planowania ręcznie z poziomu wykresu Ganta.
Ale bywa czasami, że klienci wskazują, że potrzebują czegoś więcej. Czy to wynika z skali obliczeń, czy to wynika z konieczności bardziej elastycznego podejścia do planowania, czy korzystania z innych strategii planistycznych. I takie oczywiście potrzeby do nas trafiały od klientów, dlatego rozpoczęliśmy prace rozwojowe nad systemem do zaawansowanego planowania produkcji, w naszym przypadku Comarch APS. I jak te prace rozwojowe w skrócie wyglądały? Rozpoczęliśmy od konsultacji z naszym działem UX pod kątem wykorzystania z jednej strony nowoczesnych technologii budowania systemu, jak i też nowoczesnych technologii budowania interfejsu, bo wiemy, że w przypadku narzędzi planistycznych ergonomia interfejsu jest kluczowa. Drugim krokiem była oczywiście analiza rozwiązań, które są dostępne na rynku. Przeanalizowaliśmy najważniejsze funkcje tych systemów, ich charakterystykę, no i elementy, gdzie możemy budować naszą przewagę konkurencyjną na ich tle. No i oczywiście skonsultowaliśmy się z praktykami rynku, czyli z przedsiębiorstwami różnych branż, żeby z jednej strony zebrać opinię pod kątem najistotniejszych elementów w zakresie budowania takiego narzędzia, no i na co należy zwracać uwagę na przykład przy interfejsie oprogramowania. No i powstały nam następujące założenia systemu. Własna baza danych, rozwiązania, żeby zapewnić odpowiednią moc obliczeniową. Nowoczesny, webowy interfejs. Oczywiście chcemy, żeby system był w pełni zintegrowany z naszymi rozwiązaniami ERP, ERP XL i Comarch ERP Enterprise. No i wykorzystania mechanizmów sztucznej inteligencji, nawiązując jakby do prezentacji Tomka Rutkowskiego, no żyjemy w erze sztucznej inteligencji i również tutaj chcemy wykorzystać algorytmy do jeszcze bardziej skutecznej optymalizacji harmonogramowania produkcji. I duża otwartość systemu. Chcemy, żeby zarówno nasi partnerzy wdrożeniowi, jak i państwo mieli możliwość tworzenia jakby własnych metod planistycznych, dodawania własnych serwisów do dostosowania tych algorytmów planowania do państwa potrzeb. Jak wygląda schemat funkcjonowania rozwiązania? On jest dość prosty, ale go zaprezentuję. Mianowicie Comarch ERP, czy to XL, czy Enterprise, zawsze będzie tym źródłem podstawowych informacji o technologii, czy o zleceniach produkcyjnych, czy zasobach produkcyjnych, które są potrzebne do planowania produkcji. Te dane są wysyłane do Comarch APS. Tam następuje proces planowania, tworzenia wariantów planu produkcji i wyboru tego harmonogramu produkcji, który następnie trafi do systemu ERP. No i 27 kwietnia to jest no historyczna data, bo wtedy właśnie wydaliśmy pierwszą wersję systemu. I jak ta obecna wersja wygląda? Mianowicie udostępniliśmy funkcjonalność zaimportowania tych najważniejszych danych z systemu ERP. Został udostępniony pierwszy predefiniowany algorytm planowania. Jest oczywiście możliwość planowania z poziomu wykresu Ganta, jak i też dostęp do takich szczegółowych operacji o zleceniach i operacjach produkcyjnych. Ale ja chciałbym zaprezentować Państwu to narzędzie na żywo, żebyście zobaczyli, jak on funkcjonuje. Więc oczywiście rozpoczynamy w systemie ERP, to jest system Comarch ERP XL i mam tutaj, jak widzicie Państwo, 4 zlecenia produkcyjne, one jeszcze nie są zaplanowane i ustawiam odpowiedni status pod kątem połączenia z APS-em, żeby te zlecenia były następnie planowane w APS-ie. No i się już przenoszę szybko do APS-u, mam tutaj kilka już harmonogramów produkcji utworzonych, ale chcę utworzyć nowy harmonogram. Oczywiście mogę podać nazwę tego harmonogramu, określam okres planistyczny, to może być tydzień, miesiąc czy jakiś wybrany okres czasowy. Powiedzmy, że dla przykładu wybiorę tydzień. Przechodzę do kolejnego kroku, uruchamiam pobieranie danych systemu ERP.
No i przechodząc do podsumowania, widzimy, że zaplanowałem 4 zlecenia, tak jak to widzieliśmy z poziomu systemu ERP. Mam oczywiście też podsumowanie odnośnie okresu planistycznego. No i tworzę harmonogram. W kolejnych wersjach będziemy mogli też oczywiście wybrać odpowiednie parametry planowania. No i system zaplanował mi te zlecenia produkcyjne. Mamy oczywiście je tutaj zobrazowane z poziomu wykresu Ganta. Co jest też istotne, możemy w szybki sposób zmieniać horyzont czasowy planowania, czy zobaczyć go w takim ujęciu tygodniowym, czy też w ujęciu godzinnym, ten poszczególny harmonogram produkcji, czy oczywiście dniowym. Mamy oczywiście możliwość też działania z poziomu wykresu Ganta, czyli mam jakąś operację i wiem, że ona powinna dłużej trwać, więc mogę wydłużyć jej czas. Mogę ją oczywiście też przesunąć w czasie. Widzimy, że też na dole od razu zmieniają mi się godziny czasu trwania tej operacji. Mogę też od razu sobie wyświetlić szczegóły tej operacji pod kątem zasobowym, czy też materiałowym, czy też samego zlecenia produkcyjnego. Więc w szybki sposób z tego poziomu również mogę to podpatrzeć. Na dole mamy też taki panel, w którym mam również podsumowania, jeśli chodzi o zlecenia produkcyjne. Tu również możemy sobie filtrować po priorytetach, po kontrahentach czy innych elementach, które są dla Państwa istotne. Tak samo jeśli chodzi o pozycje zleceń, operacje czy też materiał i wyroby. Co jest istotne, tak naprawdę każda lista, która jest tutaj dostępna, jest w pełni modyfikowalna przez Państwa. Czyli możecie Państwo pewne rzeczy tutaj ukrywać, czy też zmieniać kolejność i budować własne listy, bo wiadomo, że każdy typ produkcji ma jakby swoją charakterystykę, więc możecie Państwo dopasowywać to do swoich wymagań. No i oczywiście taki harmonogram możemy następnie zapisać. Możemy sobie tutaj zbudować kilka harmonogramów, następnie je edytować, czy oznaczać, że to jest ten harmonogram główny, który będzie następnie wysyłany do systemu ERP. Więc taki krótki pokaz działania systemu na żywo. Ja też w skrócie chciałbym Państwu przedstawić, co planujemy jakby w kolejnych wersjach tego rozwiązania. Ważnym elementem jest podsumowanie harmonogramu produkcji, czyli tworzę harmonogram produkcji, chcę mieć czytelną informację o najważniejszych statystykach tego harmonogramu. Tu mam na przykład informacje o operacjach, które są z konfliktami czy bez konfliktów, jakie są najczęstsze konflikty występujące w tym harmonogramie produkcji, czy też statystyki pod kątem zasobów, czyli obciążeń zasobów, czyli na przykład czy jestem powyżej czy poniżej normy, czy też pod kątem wykorzystania gniazd roboczych. Mam od razu statystyczne podejście, które gniazda są najbardziej wykorzystywane i jakie operacje tworzą jakby te wykorzystanie. Kolejnym elementem jest porównanie kilku harmonogramów produkcji, czyli ja mam w jednym widoku możliwość porównania kilka wersji, zarówno pod kątem, która wersja umożliwia zrealizowanie najwięcej zleceń w terminie, jak wygląda obciążenie przy poszczególnych wersjach harmonogramu produkcji i na podstawie tych cech wybieram ten harmonogram, który jest dla mnie najbardziej optymalny. I szczegóły konfliktów, bo oczywiście zdarza się tak, że no nie jesteśmy w stanie zrealizować wszystkie zlecenia w terminie ze względu na różne występujące konflikty. Na przykład wynika to z nieodpowiedniego czasu przezbrojenia. Tu mam na przykład informację, że ten czas przezbrojenia jest inny niż ten normatywny wynikający z technologii. Czy mam informację o jakichś opóźnieniach związanych z planowaniem półproduktów, czy informacje, że termin realizacji już jest po tym terminie, który obiecałem klientowi, albo informacje o materiałach, czyli wiem, że opóźnia się termin dostawy materiału, no i mam taką informację czytelną, że no nie będę go miał w terminie, ale od razu mam informację, na jaką datę obecnie jest plan dostawy poszczególnych materiałów.
No i zaawansowane operacje przeplanowania ręcznego. W niektórych branżach jest to istotne, gdzie możemy po prostu z poziomu wykresu Ganta elastycznie dostosowywać harmonogram produkcji. I też takie kolejne funkcje udostępnimy. Na przykład możliwość zaznaczenia operacji i przesunięcia go o wybrany przedział czasowy, czy przeniesienie operacji do innego zasobu, bo wiem, że dany zasób będzie w danym czasie niedostępny, czy dodanie dodatkowego zasobu operacji, bo wiem, żeby zrealizować to w terminie, będę potrzebował kolejny dodatkowy zasób. Czy też możliwość zaznaczenia kilku operacji i ustalenie, że chcę rozpocząć jakiś termin startu dla tych wszystkich operacji, bądź jakieś inną funkcjonalność jakby przeplanowania. Czy też podzielenie operacji na mniejsze fragmenty, czyli mam jakąś dużą operację i chcę ją podzielić według dostępności zasobów w czasie, też będę mógł tak to zrobić. Kolejne elementy, które udostępniamy, to kolejne jakby funkcje modyfikacji interfejsu i dodatkowe elementy graficzne, które będziecie mogli Państwo ustawiać na wykresie Ganta. I ten panel konfiguracyjny będzie bardzo rozbudowany. Tak naprawdę każdy element będziecie mogli Państwo skonfigurować zarówno pod kątem takim kolorystycznym, czy też właśnie jakie listy, czy jakie elementy chcecie, żeby były wyświetlane w APS-ie. Tu mam na przykład konfigurację konfliktów, które konflikty mają się wyświetlać, jaki ma być też priorytet wyświetlenia tych konfliktów, czy też możliwość określania widoku wykresu Ganta dla danej zmiany. Określamy tutaj czasy trwania danej zmiany, czy też kolorowania według jakichś warunków operacji, czyli na przykład mam takie warunkowanie, że kolor operacji jest związany z kontrahentem. No i na przykład kontrahent Polbud będzie miał kolor czerwonej swoich operacji. Dodatkowe wzorce kreskowania, żeby wyróżnić jakąś operację, czy też możliwość komentowania danej operacji, czy danej wersji harmonogramu produkcji. Co jest istotne, w szczególności kiedy macie Państwo kilku planistów, kilka wydziałów produkcyjnych i chcemy utrzymać taki dialog między planistami, z czego na przykład wynika dane przeplanowanie. I dodatkowe znaczniki, czyli chcę jakoś wyróżnić daną operację, będę mógł dodać swój własny znacznik, pod którym będzie też jakaś informacja, że jest to na przykład dla mnie bardzo istotna operacja. No i oczywiście kolejne nowe metody automatycznego planowania i przeplanowania produkcji. Planujemy wraz z czasem udostępniać kolejne zaawansowane takie metody planistyczne, czy to według algorytmu zachłannego, czyli takiego, który w danym czasie wybiera najbardziej optymalne rozwiązanie, czy planowanie według jakichś cech kolejkowania materiałów, czy też półwyrobów, czy podejście do wykorzystania zasobów, czyli jak najbardziej wykorzystują zasoby, żeby osiągnąć optymalny plan produkcji, czy chcę mieć bardziej zrównoważone podejście do obciążeń zasobów. Ale oczywiście chcemy też, żeby mieliście Państwo własne możliwości tworzenia algorytmów według specyfiki Państwa branży. No i oczywiście algorytmy AI to jest też kolejny element, który będziemy wprowadzać, czyli na podstawie realizacji skuteczności planu produkcji algorytmy będą się też uczyły, żeby odpowiednio optymalizować nasz harmonogram produkcji. Więc tak wygląda Comarch APS. Ja na chwileczkę wrócę do jeszcze naszych systemów ERP, gdzie też mamy szeroką gamę rozwiązań, które odpowiadają na bardzo kluczowe pytania, bo jednym z istotnych zagadnień, które już wcześniej mówiłem, jest zapotrzebowanie materiałowe i funkcjonalność planowania produkcji. Tu akurat widok z systemu Comarch ERP XL w czytelny sposób przedstawia Państwu, czy mam odpowiednie surowce do zrealizowania danych zamówień, zleceń produkcyjnych, albo na kiedy powinienem zamówić jakiś materiał. To widok z systemu Comarch ERP Enterprise, gdzie mam od razu propozycje realizacji produkcji i zamówienia poszczególnych półproduktów, czy planowanie w ujęciu mocy produkcyjnych, czy mam odpowiednie moce produkcyjne, czy muszę uruchomić dodatkową zmianę. I tu również widok systemu Comarch ERP XL, gdzie widzimy czytelnie, jak wygląda obciążenie w poszczególnych okresach planistycznych, a to
screen z Comac RP Enterprise, gdzie również mam tą informację. Również mamy możliwość planowania z poziomu wykresu Ganta. To jest widok w Comac RP XL, a tak to wygląda w Comac RP Enterprise. No i też możliwość takiego zaawansowanego kolejkowania zleceń produkcyjnych według różnych reguł, na przykład według reguły minimalizacji przezbrojeń poszczególnych zleceń produkcyjnych. I tak, mamy oczywiście bogatą funkcjonalność w naszych narzędziach Comac RP. Mamy teraz Comac APS i kiedy warto się zastanowić nad tym rozwiązaniem? Oczywiście to jest zawsze kwestia indywidualna, ale są zawsze takie przesłanki, kiedy no, warto pomyśleć, żeby jakby uzupełnić system RP o takie zaawansowane planowanie produkcji. Najczęściej wynika to ze skali działalności przedsiębiorstwa. Jeśli macie Państwo setki, tysiące zleceń produkcyjnych o dużej złożoności, czy Państwa produkcja wymaga częstych symulacji, częstych zmian, no to wtedy warto właśnie się zastanowić nad systemem Comac APS. Ale niezależnie, czy macie Państwo mniejsze czy większe wymagania pod kątem planowania produkcji, nasze systemy są na nie odpowiedzią zarówno pod kątem takich bazowych, standardowych funkcjonalności, więc oferujemy tutaj dedykowane systemy RP produkcji, Comac RP XL i Comac RP Enterprise i dla tych, którzy wymagają czegoś więcej, no jest Comac APS. Tak jak też wspomniałem, jesteśmy w trakcie rozwoju tego systemu i to jest jeden z naszych kluczowych projektów rozwojowych w Comacu. I też z tego miejsca chciałbym do tego rozwoju jakby Państwa zaprosić. Udostępniamy osobom oczywiście i firmom, które są zainteresowane na pewien czas bezpłatnie licencje Comac APS do testów, poprzez czego chcemy też uzyskać odzew od Państwa do rynku w zakresie rozwoju, na co jeszcze mamy zwrócić uwagę, więc firmy, które byłyby zainteresowane w takich testach, to zapraszam do kontaktu ze mną, tutaj jest adres mailowy do mnie. A ja z tego miejsca chciałbym podziękować za wysłuchanie. No i oczywiście zapraszam tutaj do kontaktu z nami i pod kątem testów systemu Comac APS i oczywiście funkcjonalności planistycznych w innych naszych rozwiązaniach. Więc dziękuję bardzo za wysłuchanie.